Wiecie czemu z tego szydzę? Bo to jest pożałowania godne kłamstwo wszystko. Pożałowania godne kłamstwo. Prawda jest zupełnie gdzie indziej. I to prawda wyswobadza. Prawda uwalnia. Prawda daje człowiekowi szczęście. Prawda. Prawda o krzyżu. Prawda o tym, że Jezus do piekła poszedł, ludzie, a piekło go musiało wypluć. Czy wy wiecie, że Jezus był w piekle? Jezus poszedł do piekła. I piekło musiało go wypluć. Wypluć. Piekło nie utrzymało tej konstrukcji. Po raz pierwszy w życiu, w krainie śmierci, stanął ktoś, kto nie zgrzeszył. Jezus tam wpadł jak Microsoft na rynek, rozumiesz? Stanął, popatrzył. A oni wszyscy dostali rozwolnienia. Tak to wyglądało. I piekło błagało Jezusa, odejdź stąd, odejdź Jezu, nie mam czasu na razie. Jeszcze idę wypuścić na wolność tych, co tam za Noego nie zaczaili bazy. I poszedł im głosić. Rozumiesz, i wypuścił więźniów na wolność. Jezus zniszczył konstrukcję piekła od środka. Nie kozak, to jest kozak. To jest kozak dla mnie. Diabeł to jest frajer. Bity frajer. Ale Chrystus to jest kozak. Chrystus dał nam dowód na to, że jest dostępna moc nieba. Za darmo. Na to się nie zasługuje. Na to się nie zapracowuje. Nie trzeba być dobrym. Rozumiesz? Nie trzeba robić jakiejś rzeczy. Trzeba przyjąć. Rozumiesz? Tak jak ten ślepy człowiek. Przyjął, ja chcę widzieć, daj mi oczy. To ty stworzyłeś oczy. To nielegalne, że tu siedzę bez oczu. Rozumiesz, o co chodzi? To jest nielegalne, że nie widzę. On się upomniał o swoje. On się upomniał o swoje. On przyszedł przed wielkiego władcę wszechświata i upomniał się o swoje. Upomniał się o swoje. Musisz upomnieć się o swoje. Przestać go błagać. Tylko upomnieć się o swoje. To mu przynosi chwałę. On jest dziwny trochę. Dziwny. Czytaliście, jak było na drodze do Emaus? Udawał kogoś innego. I udawał, że nie chce wejść na lunch. Co robił? Udawał. Chciałbym zauważyć, że udawanie to jest kłamstwo. Chciałbym to zauważyć. Boży Syn tam udawał. Czyli przechodził mimo. I dał się zaprosić. Wiesz o co chodzi? Pozwolił, aby nacierano na niego. Aby go ciągnięto za rękaw. On taki jest! Co ja poradzę, że on taki jest? To nie ja go wymyśliłem, tylko on mnie. A więc... Czego on chce? On chce, żebyśmy stali na jego prawdzie. Jak on powiedział, że coś się stało na krzyżu Golgoty, to tak trzeba to przyjąć. Czasami ludzie mówią, ty nie wiesz, jakie ja mam grzechy. Ja mówię, jakie ty masz grzechy? Co ty masz za grzechy? Co ty masz za grzechy? Nie ma takiego grzechu, którego Bóg ci już nie przebaczył 2000 lat temu. Ale ja cierpię. Ja mam wyrzut sumienia. Ja mówię, ale nieprawnie. Jesteś oszukany, masz nieprawnie wyrzut sumienia. Kiedyś u Grzyski byliśmy w rozmowach w toku, słuchajcie, bo nas zaprosili. Zaprosili nas kilku, żebyśmy opowiedzieli o Jezusie. No bo, no to dziwaki, no dziwaki. No trzeba dziwaków teraz ją skonfrontować, zaprosili porządnych ludzi. Wtedy Kola też był chyba z nami, Norbert wtedy był, ktoś tam jeszcze, kilku nas tam było. No i dobra. No i takie, tam zapraszają takie audytorium, robią, słuchajcie, z porządnych ludzi. Znaczy takich ludzi innych niż tych, których zapraszają, bo tam musi być show. Show musi być, tak? A więc jeżeli zaprosili nas, bandytów, którzy twierdzą, że poznali Jezusa, a? No to zaprosili porządnych ludzi, tak? No ja tam poszedłem i patrzę, porządni ludzie, tam kupa jak siedzi taka. No i ja mówię, że zabiłem człowieka. No i tam mówię o tych rzeczach, no i taka niewiasta wstała z tyłu. A wyrzuty sumienia? Ma pan? Nie mam! Jak to nie ma pan wyrzutów sumienia? A pokuta? Jaka moja pokuta? Moi proszę panią, jak na przykład nienawidzimy sąsiadki, dlatego że nam jej kot lał na wycieraczkę i się nawracamy, to możemy potem przyjść i powiedzieć, przepraszam cię sąsiadko, bo cię nienawidziłem, tak? I chciałem zabić twojego kota 8 razy dziennie. Jak ty komuś ukradniesz koło od samochodu, to ty możesz mu te koło oddać, rozumiesz?
Ale sorry, ja kradłem od kiedy pamiętam. Nie wiem, co komu ukradłem już. Nie wiem, siedziałem tylko za jedno zabójstwo. Ale ja nie wiem, czy ja nie zabiłem więcej ludzi, bo często ludzie po naszych akcjach zostawali po prostu połamani, mieli każdą kość. Kiedyś człowiekowi łamaliśmy wszystkie kości po kolei gryfami od sztangi. I ten człowiek tam został. Ja nie wiem, czy on przeżył. Ja nie wiem tego. Ja tego nie wiem. Ja nie wiem, ile ludzi otrułem narkotykami. Ja sam 3 razy umierałem od kokainy, a rozprowadzałem narkotyki. Ja nie wiem, ile ludzi umarło od tego, co ja zrobiłem. Ja mówię, kogo mam przeprosić? Tego człowieka, rodzinę, co go zabiłem? Wiesz, jak zabijesz człowieka, co jego rodzina robi z tobą? Chcę, żebyś wisiał. Omijają cię szerokim łukiem. Jeszcze w takiej miejscowości jak moja, 8 tysięcy ludzi, rozumiesz? Gdzieś tam w jakiejś Warszawie, czy gdzieś tam jakoś się tam skitrasz gdzieś, rozumiesz? Będziesz też żył. Ale nie w takiej miejscowości jak moja, że wszyscy cię znają, wszyscy wiedzą, komu się gdzie odbije, człowieku. Na głównej ulicy się położysz do nogi w kartoflach masz, człowieku. Taką miejscowość jest moja. Sorry. Mówię, co ty sobie wyobrażasz? To nie załatwe, proszę pana, mówię, załatwe, mówię, proszę panią. To jest załatwe do przyjęcia przez intelektualny system myślowy. To jest łatwe, proszę panią. I powiem pani więcej, gdybym dzisiaj umarł, idę do nieba. A powiem jeszcze więcej, właśnie teraz siedzę w okręgach niebieskich z Chrystusem Jezusem na tronie Boga. Mówię, pasuje do pani? Jestem święty, nieskalany, a pani idzie do piekła. Mówię, prawda, proszę księdza? A ten ksiądz się mówi, tak. Bo ja prawdę mówiłem. Prawdę, to prawda była. Posłuchaj, to była prawda. To była prawda. Prawda może być arogancka. Na ucha. Prawda może być niekomfortowa. Rozumiesz? Prawda. Na przykład stoisz, rozmawiasz z człowiekiem i człowiek jest brudny na twarzy. No ale spotkamy go po raz pierwszy, tak? Ale mu coś z nosa wychodzi i tutaj ma od tu. I załatwasz z nim ważną sprawę. Ale coś mu z nosa wychodzi, patrzysz na to i cała twoja uwaga jest skupiona właśnie na tym elemencie. Wiesz, o czym mówię? Wiesz, o czym mówię? Ale przecież, no nie powiesz mu. Mówi, że tam ci wystaje trochę kila z nosa, ziomek. Ty tego nie powiesz mu. Dlaczego mu tego nie powiesz? No przecież nie chcę go obrazić, ale to jest prawda. Powiem ci taką wiadomość. On z tym kilem na nosie za chwileczkę pójdzie gdzieś, rozumiesz, i narobi się, zrobi się pośmiewisko. Może mu powiedz. A czy to wypada? Czy to prawda? To prawda jest. Jakaś prawda jest. Czemu nie chcesz jej ujawnić? Bo masz zasady humanitarne? To ty Greenpeace jesteś? Ludzie! Przyjęcie prawdy wyprowadza nas na wolność. Na wolność. Jezus nam to zrobił. Jezus nam to dał. Jezus nam to dał. Jezus dał to mi i tobie. Wiecie, w pewnym momencie następuje rozmowa Jezusa z jego uczniami. I on mówi tak, za kogo mnie ludzie uważają? Co mówią ludzie? Jego uczniowie mówią, jedni uważają cię, że jesteś zmartwychwzbudzonym Jeremiaszem. Inni mówią, że Eliaszem. Jeszcze inni mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, któremu ścięto niedawno głowę. Różnie mówią. Zobaczcie, takie różne słuchy chodziły. Wyobrażacie to sobie? Rozumiecie? Jaka wyobraźnia ludzka? Ale nikt nie sięgnął w miejsce prawdy. A przecież w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie ponad 600 razy była informacja o tym, że przyjdzie Mesjasz! I to, co robił Jezus i całe życie Jezusa było w 100% zgodne z tymi ponad 600 informacjami proroczymi w Starym Testamencie. Urodzony w Betlejemie. Rozumiesz? Z rodu Dawidowego i wiele innych rzeczy. Pocznie go panna, czyli kobieta, która nie miała wcześniej mężczyzny. 800 lat przed jego urodzeniem prorokował o tym Izajasz. Ale nikt nie widział w nim prawdy. I w pewnym momencie święty Piotr, który miał jeszcze na imię Szymon w tamtym czasie, tak? Dostaje olśnienia. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus podchodzi do niego i mówi, a ty od dzisiaj już nie będziesz Szymon. Wiecie, geneza słowa Szymon jest ciekawa, bo ona dotyczy chorągiewki, na którą dmucha wiatr. Gdzie dmuchnie, tam wieje. Tam się ona, rozumiesz, w tą stronę ona się wieje. Z tej strony wiatr,
Tomasem tak. Z tej strony wiatru tak. Imię Szymon było imieniem obrazującym człowieka ulegającego okolicznościom. Rozumiesz? Niestabilny gość. Niestabilny gość. Zresztą widzimy przekleństwo, które było związane z tym jego imieniem. Później. Piotr był w ogóle w swojej psychice silnie zaburzony. Zresztą jak większość apostołów między nami mówiąc, to byli zaburzeni ludzie. To byli zaburzeni ludzie. No człowieku, Tomasz to niewierzący był w ogóle. Niewierzący apostoł. Ty, Jakub z Janem, piromani, bracia. Bracia piromani. W pewnym momencie przychodzą i mówi, spalimy wioskę. Jezu. Jezu. Ściągniemy ogień z nieba. Rozwalimy wiochę. Przecież Jezus to był załamany. Rozumiesz? Zobacz, Andrzej, wielki Andrzej, tylko Piotra do Jezusa przyprowadził, przestało Biblię. Nikogo więcej, znaki cuda tylko jego. Był w stanie tylko Piotra przekonać. Sami we... Judasz. Skarbnik zboru. Czujesz? To trzeba mieć wyobraźnię. Znając proroctwa, mając objawione słowo wiedzy, zrobić gościa, który ma cię wydać na śmierć, który cię jest skarbnikiem zboru. To tylko Jezus z Nazaretu potrafi takie coś zrobić. Facet z wyobraźnią dla ciebie. Mega intelekt. Człowiek, a zarazem Bóg, dający szansę każdemu. Szansę każdemu. Szansę każdemu. Dobry Bóg. Dobry Bóg. I ten Piotr zaczyna rozmawiać z Jezusem. Jezus mówi, od dzisiaj będziesz Piotr. Petros. Wyłom skalny, część skały, kawałek, kamień, który wypadł ze skały. I na tej Petra, czy na tej skale, czym jest ta skała? Objawienie, które masz. To jest objawienie. Na tej skale zbuduję Kościół mój. Na czym jest zbudowany Kościół? Na objawieniu, że Jezus jest Chrystusem. Że Jezus jest Mesjaszem. Kto to jest Chrystus? Chrystus to nie jest nazwisko Jezusa. Chrystus oznacza namaszczony. Kto to jest namaszczony? Jest to ktoś obdarowany mocą i uwolniony, czyli wysłany do wykonania określonego zadania. Jezus Chrystus to Boży Syn, posiadający moc i posłany przez Boga do wykonania zadania. Jakie zadanie wykonuje Jezus Chrystus? Umiera za nasze grzechy, utylizuje grzechy. Grzechów nie ma, zniknęły. Człowieku, wiesz, o co chodzi z grzechem? Od strony Boga? Zniknął. Mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość. Boga nie interesują grzechy. W ogóle. Bo załatwił tą sprawę 2000 lat temu. Ktoś mówi, Bóg się na mnie gniewa. Ja mówię, ty jesteś nieprzytomny. Bóg się gniewa na ciebie? Jak? On się gniewa? A gdzie, a my skąd to wziąłeś? I ktoś mi zaczyna czytać Stary Testament. Ja mówię, czy uznajesz mnie za swojego pastora? Tak, mówię, to dzisiaj masz zakaz czytania Starego Testamentu przez 6 miesięcy. Tylko Nowe Przymierze czytasz. Zgoda? Mówię, taka terapia duchowa. Nie wolno ci czytać Starego Przymierza, bo stare... Nie ma dla ciebie starego. Mówię, za karę psalmy przeczytasz na Boże Narodzenie dopiero. Chodzi o to, mówię, że Bóg nie gniewa się na ciebie, bo cały sprawiedliwy gniew wylał na Jezusa. A prawo nie działa wstecz. Bóg nie ma dla ciebie krzty gniewu. On nie ma gniewu dla ciebie, więc jak się ma gniewać na ciebie? Już został ktoś ukarany. Wiecie, kiedyś w Polsce jak był taki ten przełom między komuną a Solidarnością i ten czas takiego chaosu bardzo dużego w Polsce, to wykorzystali to też przestępcy. Wielu przestępców to wykorzystało. Jak się to wykorzystywało między innymi? Otóż przestępcy, którzy mieli małe wyroki, na przykład takie wyroki do roku czasu i mieli duże pieniądze, robili taką rzecz, a nie siedzieli w więzieniu, tylko te wyroki mieli zasądzone z wolnej stopy, czyli jeszcze to zapadło poza siedzenie w więzieniu, ale dostali informację, że muszą iść odsiedzieć, robili taką rzecz. Brało się bezdomnego, przyjaciele, w miarę do ciebie podobnego, dawało mu się 5000 zł i wyrabiało mu się dowód osobisty na twoje dane. I ten gość szedł do więzienia zamiast ciebie. Odsiadywał rok, przez rok wysyłałeś mu paczki, rozumiesz? Po roku wychodził z więzienia i w informacjach państwowych było to, że ty odsiedziałeś wyrok.
Mistrzostwo świata jest takie, że nawet gdyby ci to udowodniono, to nie mógłbyś odsiedzieć drugi raz. Bo nasza konstytucja zabrania tego, aby jedno nazwisko odsiedziało dwa razy ten sam wyrok. Musieliby zmienić konstytucję, prawo odgórne. Prawo w Polsce nie działa wstecz. Nie można cofnąć tego. Gdzie tutaj zasadność duchowa? Jeżeli coś się wydarzyło na krzyżu Golgoty, jest to stałe i niezmienne. Tego nie można cofnąć. Nie można tego cofnąć. Bóg się nie może na ciebie obrazić. Bóg nie może ciebie skrzywdzić. Bóg nie może się na ciebie gniewać, ponieważ cały sprawiedliwy gniew, obrazę, wzgardę wylał na Jezusa. Tak, rasie ludzkiej należało się piekło za to, co zrobili. Ale Bóg ukarał Jezusa. Bóg ukarał Jezusa. Rozumiesz? Kiedyś mój syn po raz kolejny popełnił rzecz, którą mówiłem, żeby nie popełniał. Był małym chłopcem, ale nie aż tak małym, żeby nie dostać na tyłek. I już wcześniej dostał na tyłek za tą rzecz. I znów ją zrobił. Poszedłem do pokoju, zamknąłem się z nim, wziąłem pasek i mówię do niego tak. Wiktor, miliony razy ci to tłumaczyłem. Upierasz się dalej przy twoim zdaniu. Jesteś świadomy tego, co robisz. Dostaniesz pasem. I on siedzi i mówi, tato, mówi, ale już nie będę. Ja mówię, Wiktor, ja wiem, że ty nie będziesz. Mówię, ale jak nie dostaniesz tym pasem, to te twoje nie będę, zaraz ci jakby upadnie w niepamięć. Znamy się od urodzenia, odbieram w cię. Rozumiesz? I na jego oczach zdjąłem z siebie koszulkę. Wziąłem ten pas, powiedziałem tak, mówię. Wiem, że to, że dostałeś tym pasem wcześniej za tą rzecz, nie dało rezultatu. Wiem, że należy ci się, żebyś znów dostał tym pasem. Ale za bardzo cię kocham i za bardzo cię szanuję, żeby po raz kolejny to robić. Nie chcę, żeby cię bolało. Ale to, co zrobiłeś, jest złe. I chcę, żebyś wiedział, że zasługuje to na konsekwencje. I z uwagi na to, że cię kocham, to poniosę za ciebie tą konsekwencję. I przyrżnąłem za tym pasem przez plecy, aż mi się łzy zakręciły w oczach. Potem założyłem koszulkę i wyszedłem z pokoju. Mój syn już nigdy nie zrobił tej rzeczy. Nigdy. Nigdy nie zrobił tej rzeczy. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy więcej. Nastąpił przełom w jego życiu. Widzisz, kiedy przyjmiesz prawdę Chrystusową, nastąpi przełom w twoim życiu. Kiedy to zrozumiesz, że Bóg mnie tak kocha, że ukarał swojego syna za mnie. Jakże ja mam teraz sięgać po ten grzech? Byłbym szaleńcem. Wiecie, kocham moją żonę. Mamy ze sobą ślub. Jesteśmy ze sobą wiele lat. Czasami ktoś mnie pyta, ale to co, to tobie nie wolno na przykład iść do łóżka z inną kobietą? Ja mówię, wolno mi. Słucham? Jesteś chrześcijaninem, no co z tego? A ty co, chodzisz z innymi kobietami do łóżka? Ja mówię, nie. A czemu nie chodzisz? Boisz się rozwodu. Ja mówię, ja się niczego nie boję. Nie boję się też rozwodu. To czemu nie chodzisz? Ja mówię, bo ją kocham. Jest jeden powód, dla którego ją nie zdradzam. Ja ją kocham. Ja się w ogóle nie boję rozwodu. A dlaczego się bać rozwodu? Ja się w ogóle nie boję. Ja nie grzeszę dlatego, bo kocham. Ja nie grzeszę, bo kocham. Nie dlatego, że się boję Boga. Ja się w ogóle nie boję. Ja się nie boję mojego taty. Ja go szanuję. Ja go kocham. Bojaźń Boża to nie jest lęk przed Bogiem. Rozumiecie? Bo w miłości nie ma czego? Bojaźń. Nie ma. Bojaźń Boża to nie jest lęk przed Bogiem. Bojaźń Boża to jest uświadomienie sobie, że Bóg jest najważniejszą osobą dla serca mego. Że On jest ponad wszystkim i że ta miłość jest napędem dla mnie. I teraz uświadamiam sobie, co dla mnie zrobił. Rozumiesz? Mogę czerpać moc, aby przeciwstawić się każdej formule patologii. Każdej formule. Jest moc do wzięcia dla nas, przyjaciele, ponieważ Jezus jest Chrystusem. To nie jest mały Jezusik przytulony do wielkich piersi Marii. Rozumiesz? Taki wizerunek mamy w naszym kraju. Jezusik taki. Malutki Jezusik, wielka Maria. Wiesz, o co chodzi? Taka kobieta na jednej ewangelizacji do niej podchodzi.
A Maria mówi do mnie, to co Maria, to co proszę Pana? Taki miała duży tutaj medalik Marii. Ja mówię, ale co Maria? Pan wierzy w Marię? Wierzę, Pan, wierzę w Marię, proszę Panią. Ona mówi, ja też wierzę. Ja mówię, Pani nie wierzy w Marię, Pani w ogóle nie jest Maryjna. Ja jestem Maryjna, Pani nie. Jak to ja nie jestem Maryjna? Jestem Maryjna! Ja mówię, nie jesteś Maryjna i kłamiesz, mówię. Mówię, mówisz innymi językami? Nie, mówię, a Maria mówiła. Mówię, pasuje Ci. Nie jesteś ochrzczona w Duchu Świętym. Mówi, chodzisz pijana w Duchu Świętym i głosisz Ewangelię po ulicach? Nie, mówi, a Maria to robiła. Mówię, co Ty mnie ściemia, że Ty Maryjna jesteś? Czy stosujesz się do tego, co Maria mówiła? Czyńcie wszystko, co u Niego zobaczycie, pokazując na swojego Syna? Czynisz wszystko? Nie, to nie jesteś Maryjna, ja jestem Maryjny. Mówię, kiedy pójdziesz, mówię, do nieba, jeżeli się w ogóle nawrócisz i staniesz przed Marią, to będziesz musiała jej się wytłumaczyć z tego. Bo Maria jest teraz w niebie, tak? A Ty nie jesteś ani Maryjna, ani Chrystusowa. Ogarnij się, babo. I poszła stamtąd. Ale wiecie z czym? Z potencjałem prawdy. Dostała prawdę. Prawdę dostała. Dostała prawdę. A teraz musi sobie z nią żyć. Dowiedziała się, że nie jest ani Maryjna, ani Chrystusowa. Dowiedziała się, że jest grzeszna. Rozumiesz? Że jest grzeszna. W tym kraju pokazujemy malutkiego Jezusika. Jezusik nie jest malutki. Jezus to Pan Panów i Król Królów. Jezus posiada moc do Twojego życia. Dał Ci dowód na to, że chce, abyś miał w życiu dobrze. Bóg chce, żebyś miał w życiu dobrze, dobrze, dobrze. Ludzie, świat będzie bez przerwy cisnął na nas ze wszystkich stron. Ze wszystkich stron. Ale jeżeli rozpoznamy w Jezusie Chrystusa, rozumiesz? To objawienie będzie nas prowadzić dalej. Jeżeli nie znasz jeszcze Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to dziś oddaj Mu swoje życie. Jeżeli znasz już Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to zacznij pogłębiać Jego Chrystusowość. Zacznij pogłębiać Jego Chrystusowość. Przestań trwać w miejscu stagnacji. Zastój jest cofaniem się. Rozumiesz? Zastój to cofanie się. Nie można wstać. Co robisz? Stoję w Bogu. Mówię, w Bogu się nie stoi, w Bogu się chodzi. Z Bogiem w ogóle się chodzi. Wiecie, Ewangelia Łukasza to Ewangelia drogi. Ciągle Jezus tam chodzi, człowieku, gdzieś. I poszedł, i poszedł, i poszedł. Mówię, poszedł, poszedł, to idź. Czemu Ty stoisz? Czekam na poruszenie Pańskie. Od kiedy? Od 97. Mi włosy na głowie rosną, takie rzeczy słyszę. Poruszenie Pańskie? Jakie poruszenie Pańskie czekasz? Poruszenie Pańskie jest! Duch Święty został nam dany! 2000 lat temu 120 osób w wieczerniku siedziało, rozumiesz, i modliło się. I On stąpił! Będzie Ci coś? Więcej nie stąpi. Bo nigdzie nie poszedł. Jak ma stąpić? Ludzie mówią, czekamy na drugą pięćdziesiątnicę. Ja mówię, z pierwszą co zrobiłeś? Reinhard Bonnke został zaproszony na taką konferencję, której tytuł był Świeży ogień. I on się modli, mówi, Panie, dla pastorów taka konferencja, świeży ogień. I on mówi, Panie, co ja mam im mówić? I Duch Święty mówi, zapytaj się, co zrobili ze starym. I Reinhard wyszedł i mówi, no tam tysiące ludzi, tysiące pastorów. Mówi, mam bracia, mówi, siostry, pytanie mam. Co zrobiliście ze starym ogniem, że tu jesteście? Co zrobiliście? Co zrobiliście z moim świętym duchem w was? Co zrobiłeś z nim? Czego schowałeś? To nie mały Jezusik. To Chrystus namaszczony. Czyli obdarowany mocą i uwolniony do wykonania określonego zadania. Jakiego zadania? Uwolnienia Cię. Uzdrowienia Cię, wyswobodzenia Cię, po to, abyś żył w pełni manifestacji Jego mocy. Czego Bóg chce? Żebyśmy chodzili jak mali Chrystusi tutaj. Żeby ludzie podchodzili do Ciebie i się pytali, co Ty taki szczęśliwy jesteś? Boga znam! Boga znam! Jestem z Bogiem.
Jestem z Bogiem. Masz coś do mnie? Jestem z Bogiem. Głoszę Ewangelię, kiedyś jeden człowiek mówi do mnie, tak? Ale udowodnij mi, że Bóg jest. Ja mówię, udowodnij mi, że nie ma. Daj mi dowód na to. Daj mi dowód, że Go nie ma. Jakiś dowód. Masz dowód na to, że nie ma Go? O czym ze mną chcesz rozmawiać? Bo Ty jesteś taki pewien. Ja mówię, jestem pewien, bo Go przeżywam. Ty nie przeżywasz, ponieważ Go nie chcesz. Jesteś panem swojego życia, pępkiem świata. Uważasz w ogóle, że jesteś intelektualnym tytanem. Wiecie, ile używamy realnie naszego umysłu? 6%. 6% mózgu. 10% niektórzy, jak się dobrze wyćwiczą. To znaczy, że 90 parę procent jest nieużywalna tak naprawdę. Nie? I my mówimy o sobie homo sapiens. To jest aroganckie bardzo, bardzo. Bardzo aroganckie. Człowiek myślący. Ja mówię, widzisz, Ty używasz kilka procent mózgu i uważasz, że Ty wszystko wiesz. A prawda jest taka, że nie radzisz sobie z podstawowymi rzeczami w życiu. Nie radzisz sobie. A ja sobie radzę. A wiesz, czemu sobie radzę? Bo przestałem główkować i przyszedłem do Jezusa i powiedziałem, Jezu, jestem debilem życiowym. Cokolwiek zrobiłem w życiu było nie okej. Jedne rzeczy były dobre, inne złe, ale wszystkie były nie okej. Przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. I tam, w tej więziennej celi, oddałem Mu swoje życie. Tam ustanowiłem Go Panem swojego życia. Tam zacząłem zgłębiać Jego Chrystusowość i to dzisiaj ją zgłębiam. I dostrzegam bardzo ważną rzecz. Bóg chce, abym był szczęśliwym człowiekiem. Jemu to przynosi chwałę. Rozumiesz? Moje szczęście przynosi Mu chwałę. Jaki jest początek wszystkiego? Przyjęcie Go jako Pana i Zbawiciela. Jaka jest droga? Rozwijanie Jego jako Chrystusa. Rozumiesz? Za kogo mnie uważacie? Pyta Bóg. Kim dla Ciebie jestem? Czy jestem dla Ciebie religią? Czy jestem dla Ciebie systemem dobra? Czy jestem dla Ciebie humanizmem? Kim dla Ciebie jestem? Ludzie mówią, ja mam takiego Boga, mówi, swojego. Ja mówię, jakiego Ty masz Boga? Coś sobie wymyśl, Boga. Bo ja z Nim rozmawiam, a Ty ze swoimi myślami rozmawiasz. Ucinasz te pogawędkie w myślach. Masz taki klub. Ja i myśli moje. Ja jak się nawąchałem koksu, przy Ciebie miałem mega klub wewnętrzny przy Ciebie. Wszystkie człowieku szafki miałem pootwierane. Rozumiesz? Wszystkie. Naprawdę. Ja miałem takie życie wewnętrzne, bogate ja miałem człowieku. Jak najlepsza kanapka. Rozumiesz? Ja marzyłem o tym, wiecie o czym ja marzyłem? Nie powiem Wam już, to przesadzę. Ja miałem takie jazdy w głowie, że otwierały mi się takie demoniczne zajawki w głowie, rozumiesz? Że ja bym chyba zginął, całkiem bym zginął, gdybym zaczął je realizować. I wiecie, i to był taki mój Bóg. Potem zobaczyłem, że ten Bóg to byłem ja sam. Ja sam byłem dla siebie Bogiem. Coś Ci powiem. Twoje ja, Twoje ego to nie Bóg. Jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, Twoje ja, Twoje ego umarło. Jesteś nowym człowiekiem. Twoim zadaniem jest rozwijać Twoje nowe człowieczeństwo, czyli Chrystusowość w Tobie. Masz prawo do absolutnego zwycięstwa. Masz prawo do czerpania mocy. Masz prawo do tego, aby się poszerzać i rozwijać. Masz prawo, żeby być szczęśliwym. Masz do tego prawo, żeby być zdrowym, żeby mieć pieniądze, żeby wpływać na innych ludzi. Masz do tego prawo. Masz prawo. Masz prawo uśmiechać się, kiedy dostaniesz od życia w policzek. Rozumiesz? Masz prawo się cieszyć z tego. Halleluja! Masz prawo. Masz prawo stać diabłu na gębie, rozumiesz? I wymagać od niego, aby ci służył. Co to jest diabeł w ogóle? Co to jest? Ludzie tak krzyczą. Wiecie, ludzie wyznają ustawicznie, że diabeł jest wielki, a Jezusik mały. Każde określenie naszego problemu, ty wiesz jaki problem? To dokładnie to mówisz, jakbyś powiedział, czy ty wiesz jaki ten diabeł jest wielki? To będa społeczna. Co to jest diabeł? Diabeł? No ludzie, no diabeł. Zwykły buntownik z chóru Boga, człowieku, masz pojęcie? Wyobraź sobie tak, na nasze myślenie, jest zbór jakiś, no jest tam duży zbór, duże uwielbienie, człowieku, 300 ludzi w uwielbieniu i nagle, proszę Ciebie, i lider uwielbienia buntuje się, bierze ze sobą 100 śpiewaków i odchodzą. I co?
I on myśli, że co? I on nowy zbór idzie założyć. Nic nie założy. Rozumiesz? Diabeł to zwykły buntownik z chóru Boga. Nikt. To nikt jest. Przegrany przeciwnik. Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, Jezus Chrystus podniósł ciebie na pułap, gdzie diabeł jest pod twoimi stopami. Jesteś w stanie rządzić w swoim życiu. W sferze zdrowia, w sferze finansów, w sferze relacji małżeńskich. Jesteś w stanie rządzić, rządzić, rządzić i będziesz rządził laską żelazną. Jeżeli nie poznałeś Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, to musisz to zrobić jeszcze dziś. Bo to jest początek. Początek. Początek wejścia w tą potężną prawdę Chrystusową. Początek brania mocy. Początek zwycięstwa. Wywalamy nasze ego, stawiamy Chrystusa. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Norbert, mój przyjaciel, który tam jest za kamerą, do pewnego czasu, teraz nie wiem, czy mu przeszło, czy nie, nie pytałem go ostatnio o to, ale jak ktoś go pytał, ile ma lat, to on określał swoje lata od momentu narodzenia z Bożego Ducha. I na przykład mówił kogoś, mam 3 lata. Obchodzę w tym roku 3. urodziny. Naprawdę on chodził i tak gadał. Ten facet w pewnym momencie naprawdę uwierzył w ten sposób, że on mówił, które tam urodziny obchodzisz w tym roku? Ktoś tam pyta, ile tam masz lat? 4 lata. Patrzy na niego jak na idiotę skończonego. On chodził, wiesz, dobra, weź się, 5. rok, wiesz. Ja się patrzyłem na to, bo mnie to pasuje, bo ja kocham Bożych wariatów w ogóle, wiesz, nie? To jest dla mnie mega. Wiesz, facet prowadzi firmę i opowiada ludziom, że ma 5 lat. Wiesz, trochę niebiznesowe, nie? Ciężko z takim gościem biznesy robić. Ale wbrew pozorom, proszę ciebie, okazuje się, że to jest prawdziwe. Taka jest prawda, jest powiedziana. Dziwna prawda, ale działa! Ja nie wiem, jak pewne rzeczy działają. Nie wiem, jak się szyba w samochodzie, że się cisnę i się zniża i biorę do góry, guzik się podwyższa. Ja nie znam tego mechanizmu, ale wiem, że działa. Wiem, na który guzik nacisnąć. Nie znam różnych rzeczy, które funkcjonują w duchowej rzeczywistości, ale wiem, na który guzik nacisnąć. Pierwszym naciśnięciem na guzik życia jest uznanie siebie za grzesznika. Uznanie tego, że Jezus Chrystus umarł za wszystkie nasze grzechy. Wszystkie, że wszystkie nasze grzechy są wybaczone. Wybaczone, wybaczone. Wybaczone. Wybaczone to znaczy zapomniane. Wszystkie, czyli poprzednie, teraźniejsze i, uwaga, uwaga, przyszłe. Bóg umarł za wszystkie nasze grzechy, nawet za przyszłe grzechy. Różne ruchy, jak Bóg umarł za nasze tamte grzechy, ale teraz to musimy się trzymać, jak koń dyszla. Musimy trwać. Kiedyś pamiętam, jak się nawróciłem do Boga i byłem w takim kościele, w moim pierwszym kościele i tam poszedłem na jedno z pierwszych nabożeń, to tam już też już troszkę chodziłem i taki był tam człowiek, który był nawróconym policjantem. I tenże człowiek podszedł do mnie i mówi, bracie, ja już wiedziałem, że będzie trudno, podszedł do mnie, ścisnął mi dłoń, bardzo mi mocno ścisnął dłoń, miał sztywny łokieć. Mówi tak, mówi, teraz mówi, żeby tylko trwać, bracie, trzeba trwać, trwać. Ja tak patrzyłem, jak on trwa. Było to naprawdę bardzo duże i bardzo trudne, tak? Ja sobie zastanawiałem się, czy ja tak chcę w ogóle. I zobaczyłem, że ja tak chyba nie chcę trwać, żeby mi jakaś żyłka pękła. Wiesz? I postanowiłem zgłębiać łaskę. Zacząłem się dowiadywać, czym jest głębia łaski. I zobaczyłem, że ta głębia łaski, ona sięga ponad nawet to, że upadnę. Nawet, że upadnę. Ja się dzisiaj nie boję upadków. Ja się nie boję upadków. Wiesz, ja się nie boję, że upadnę? Kiedyś napisałem takie nauczanie. Myślałem, że na mnie psy powieszą, człowieku z tych kościołów protestanckich wszyscy. Ja mówię, nie bój się zgrzeszyć, napisałem. Czego się boisz? Czego się boisz? Czy Bóg opuści cię, nie opuści? Nie bój się. To jest pozwolenie na grzech. Ja mówię, człowieku, Ceroński nie jest potrzebny nikomu, żeby na grzech pozwalać. Ludzie sobie wystarczająco sami na grzech pozwalają. Sami sobie pozwalają na grzech. Lęk przed grzechem nie powstrzyma cię przed popełnieniem grzechu, sorry. Ale miłość do Boga powstrzyma cię. Miłość do Boga powstrzyma cię. Lęk przed rozwodem nie powstrzyma człowieka przed cudzołóstwem. Ale kiedy twarz twojej żony czy twojego męża będzie ustawicznie przed twoimi oczyma, gwarantuję ci, nigdy nie popełnisz cudzołóstwa. Bo czy będziesz ze swoją żoną, czy ze swoim mężem blisko, czy będziesz daleko, to miłość będzie ustawicznie ta sama.
Rozumiesz? Nie ma żadnego absolutnie znaczenia. Kwestia jest to, czy kochasz. A więc ja nie boję się grzechu. Ja nie boję się porażki. Nie boję się szatana. Ja po prostu kocham Boga. Ja rozwijam w sobie Chrystusowość. Chrystusowość. Rozumiesz? Musisz rozwijać w sobie to. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie należy do Jezusa, jeżeli ktoś z was nie oddał swojego życia Jezusowi, chciałbym, żebyś dzisiaj to zrobił. Kto tutaj z was, przyjaciele, jeszcze nie oddał życia Jezusowi? Kto nie jest przekonany, że gdyby dziś umarł, pójdzie do nieba? Kto nie jest pewny tego? Jeżeli nie jesteś pewny, że po śmierci pójdziesz do nieba, gdybyś teraz umarł, jeżeli nie jesteś pewny, że pójdziesz do nieba, podnieś rękę, chcę się z tobą modlić. Kto z was nie jest pewny swojego zbawienia? Podnieś rękę. Święty Jan powiedział, piszę wam to, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Kto nie jest pewny, że ma życie wieczne? Podnieś rękę. Podnieś rękę wysoko. Brawo. Kto jeszcze? Dwie osoby. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Kto nie jest pewny? Brawo. To jest bardzo ważne. Nieważne, gdzie jesteś. W jakim kongregacji, gdziekolwiek. Chodźcie, pomodlimy się. Chodźcie, bo to jest bardzo ważne. Chodź, kochana, chodź. Chodź.